Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia Duchowości Edyty Stein. Tym razem już zajmiemy się tym, czym zajmowała się Edyta Stein, czyli rzeczami z jednej strony bardzo poważnymi, a z drugiej strony bardzo wzniosłymi, ponieważ będziemy mówić o fenomenach, a dzisiaj fenomen człowieka, czyli to, co nas najbardziej dotyczy. Dzisiejszym bohaterem jest pan Edwin Gulanowski, którego tutaj w domu znamy i cenimy, ponieważ jest tu naszym częstym gościem i różne rzeczy tu dla nas wykonuje. Jest artystą, więc też i z tamtej strony korzystamy z jego zdolności. Dzisiaj słuchać będziemy go pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Zapraszamy, panie Edwinie. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich. Dziękuję za to ciepłe wprowadzenie. I powiem tak, no jestem poruszony tym, że mam coś przekazać, podzielić się właśnie z dziedziny prawdy, ale też czuję się jakby zmotywowany, bo obecność tutaj Państwa wskazuje na zapotrzebowanie dotyczące tego tematu, kim jestem, fenomen człowieka i wiele innych takich kwestii egzystencjalnych. I teraz tak, jeszcze się podzielę takim obrazem, bo jestem od obrazu, od czystego obrazu. Kreuję i promuję czysty obraz dla integracji. To też taka jest jakby informacja, w jakim kierunku to idzie, w jakim celu też jestem tutaj i dlaczego o tym mówię. Ja też jestem obrazem. Tak jak Państwo, każdy z nas jest obrazem Boga niewidzialnego. I to jest przywilej, to jest honor, ale też zobowiązanie, bo chodzi o to, żeby być obrazem podobnym, a nie kiczowatym. Więc trzeba nad tym podobieństwem pracować. Ja to tak traktuję. Więc powiem szczerze, że właściwie pani Maria, pani dyrektor mnie sprowokowała, tropiła, chodziła za mną, żebym coś powiedział, bo raczej unikam mówienia. I w tej chwili mam takie odczucie, jakbym stał przed wielkim kamieniem, który mam dźwignąć. Właśnie Stein to jest kamień. I się zastanawiam, z której strony podejść. Są na to sposoby, metody. Może być dźwignia. I właśnie temat, fenomen człowieka, zanim ten temat jakby rozparceluję, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli między sobą komunikację, bo komunikacja gwarantuje nam relacje. A w życiu chodzi o relacje, o komunię osób. Do tego jesteśmy finalnie zaproszeni, żebyśmy byli jedno z Ojcem, bo jesteśmy dziećmi jednego Ojca. To też mnie jakby ośmiela, żeby mówić, pomimo że no nie mam żadnych tytułów. Natomiast mnie autoryzuje prawda. Jeżeli rzeczywiście otwieram się na prawdę, no to jest radość w sercu, jest świadome poczucie wolności i również jest jakby poruszenie innych osób, żeby szły w tę samą stronę. Więc może te tak zwane kluczowe terminy, które są bardzo ważne, które zostały jakby zbanalizowane czy poprzeinaczane, cały język metafizyczny, to nie jest język odlotowy, bo słowo metafizyka nie jest przeciw fizyce, nie jest przeciw doświadczeniu, tylko mówi, żeby wejść na wyższy poziom rozumowania, które mamy. My nie musimy zaniechać rozumowania, tylko po prostu wejść na wyższy poziom. Więc do tego też zapraszam siebie i nas wszystkich, bo od stylu myślenia zależy nasze zrozumienie i nasz komfort, nasza postawa i nasz los. Bo nawrócenie w języku greckim to jest metanoia. I to jest właśnie w tym celu też się tym dzielę, odkryciem, tym spostrzeżeniem.
Można powiedzieć, że to jest moje świadectwo człowieka wrażliwego na piękno, na obraz, w konfrontacji z otaczającą mnie rzeczywistością. To przy okazji, myślę, to i owo wtrącę. Natomiast wracając do tematu, w sposób taki bardzo rzeczowy, do takiej rzeczowości inspiruje mnie też święta Benedykta od Krzyża. Nie ukrywam, że znalazłem w niej duże oparcie, bo ja mogę swój styl myślenia, swój styl, sposób postrzegania skonfrontować z autorytetem. Bo w życiu o to chodzi, żebyśmy mieli ten komfort, czy jesteśmy w realu, czy jesteśmy w prawdzie, bo nikt z nas nie chce być zwiedziony. Szkoda życia, żebyś pod koniec życia powiedzieć, no zbłądziłem, nie odkryłem racji mojego pobytu tutaj. Więc wychodzę od tego odwiecznego pytania, gdzie jesteś, Adamie? My mamy to wrażone. Gdzie jesteś, człowieku? Dokonaj autolokalizacji siebie, tak jak w GPS-ie, prawda? I żeby siebie zlokalizować, to trzeba wejść z sobą w relację. Ja jestem bytem osobowym, jestem dzieckiem Boga, więc ja sam muszę to odkryć, doświadczyć. Ja nie tylko, nie wystarczy tylko wiedza na temat człowieka. Po prostu człowieka trzeba zasmakować. Bóg w człowieku się rozsmakował tak bardzo, że stał się człowiekiem i stał się chlebem. I nam to przekazuje. Skosztujcie, zobaczcie, jak dobry jest Pan, jak dobra jest prawda. O, tyle jest jakby próby podcięcia nas w tej doczesności. Ponieważ ja zajmuję się mediami, ale sobie powiedziałem tak, że diabeł ma swoich specjalistów od obrazu, od mediów. I te media działają w kierunku, żeby przeinaczyć naszą zdolność postrzegania, wnioskowania, żeby jakby wybić nas z realności, z poczucia, z kontaktu z rzeczywistością. Wobec tego są potrzebni ludzie, którzy nas poprzez obraz, poprzez słowo, poprzez styl bycia będą naprowadzali na ten trakt realny, bo tylko Bóg jest realnością i człowiek jest ikoną realności, też jest bytem realnym. I chodzi o to, żeby w nas nie było utopii, żeby w nas nie było iluzji, żebyśmy zrozumieli, co nas wciąga w niby rzeczywistość, prawda? Bo media się specjalizują, żeby wciągnąć nas w tak zwaną, już nie kryją, w tak zwany świat wirtualny. Niby świat, ale tam nic nie ma, tam jest pustka, tam zionie pustką. I teraz Edyta Stein, właśnie ten fenomen człowieka, to jest jej jakby pasja. Ona żywo była zainteresowana tym, to jest taki typowy przykład człowieka obudzonego. To wynika z tego, że ona była Izraelitką, więc jakby we krwi miała tą intuicję metafizyczną. My też to mamy, tego się nie trzeba uczyć, to trzeba po prostu w sobie odblokować, żeby z rzeczy widzialnych przechodzić do niewidzialnych, tak? Niewidzialnych, żeby cała zjawiskowość jest witrażem i trzeba po prostu mieć, po stronie rzeczywistości nie ma zagrożenia, po stronie cywilizacji tak, bo ona bazuje na naturze i ona jest uwarunkowana mentalnością człowieka, który kreuje tą cywilizację. Więc ta cywilizacja jest cywilizacją nieczystego obrazu. A błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać prawdę, będą oglądać Boga. Więc my musimy się jakoś uzbroić, musimy być ludźmi, dziećmi świadomymi, co jest grane, jak z tego wyjść. I ten temat, fenomen człowieka, to jest, mówię, taka pasja Edyty Stein, która ją przeprowadziła przez wszystkie etapy
poznawcze i wzrastania aż do mistycznego wczucia. No i też do męczeństwa. Ale w tym poszukiwaniu sensu, bo to, co jest jakby właściwością realności, jest sens. To jest definicja bytu. Byt jest, a to, co jest, ma sens. I to, co jest, jest znane, zanim zaistniało. I teraz ona przyłożyła swój potencjał poznawczy do rozpoznania, bo wiedziała jako Żydówka, miała tą intuicję, że to, co widzi, to, co słyszy, to, co się pojawia w nas na sposób fenomenów psychicznych, fenomenów duchowych, fenomenów czysto racjonalnych, że to jest jakby manifestacja podłoża ukrytego. I to zagadnienie fenomenu to jest nieodłączne od naszej egzystencji. Bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest coś wydumanego, tylko mówimy o tak zwanych rzeczach, o tym, co jest. I Edyta Stein wielokrotnie powiedziała za innym też filozofem, że jej chodzi o to, jak się rzeczy mają, czyli jak jest naprawdę, kim jestem. I ta inspiracja dojścia do sedna, próba zrozumienia, ona gwarantuje człowiekowi i taka rzetelność i wytrwałość. W to jest zaangażowane oczywiście myślenie. Myślenie jest no po prostu wielkim darem w człowieku. Człowiek jest też definiowany jako istota myśląca. I ono, to myślenie jest nasze zagrożone. I Edyta Stein jakby podaje nam metodę, jak uniknąć tego zawirowania, tego zabętlenia w samym sobie przez złe użytkowanie potencjału myślenia. Bo proszę zauważyć, że jak człowiek jest nadużywany, jak człowiek błądzi, człowiek ogólnie jako ikona Boga ma dużo potencjału Bożego. Zdolność na przykład rodzenia. Prawda? To jest potencjał. I proszę zauważyć, że ten potencjał, on jest, nas nobilituje. Że człowiek może zrodzić człowieka. A jak on jest nadużywany, jak on jest profanowany, to samo ze wzrokiem. To jest ogromny dar, że ja widzę. Mam znajomych, którzy nie widzą od urodzenia. A ja z kolei właśnie poprzez wzrok chłonę z 90%, mi się wydaje, przekazu, informacji. Czasami mówię, przyłapuję się na tym, że mówię w ten sposób. Jak ktoś coś mówi do mnie, co mnie interesuje, mówi: chwila, chwila, założę okulary, żebym lepiej cię słyszał. Takie sprzężenie jest wzroku z koncentracją, z informacją. I to myślenie, ono musi być prawdziwe. I nasze poznanie musi być oparte na pewnych informacjach, jak nasze myślenie funkcjonuje, bo nasze myślenie jest drogą dojścia do prawdy. Prawdę się poznaje, później prawdę się przeżywa, później z prawdą się człowiek jednoczy, wchodzi w komunię. Także to jest no, ogromna, niesamowita sprawa. I kulminacją otwarcia na prawdę jest współprzybywanie ludzi z Bogiem i w Bogu. I mówi Chrystus, że w owym dniu, to znaczy jak już dojdziemy do kresu, poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie i ja was. To jest, nam się to nie mieści w głowie, ale my jesteśmy nosicielami takiej rzeczywistości, która nas samych zdumiewa. I teraz idąc krok za krokiem, jeszcze raz próbuję zapoczątkować tą drogę i w sumie ja wiem, że my wszyscy to samo przeżywamy, my wszyscy z tym samym się zmagamy, dlatego dzielę się po prostu, nie pouczam, tylko dzielę się swoim odkryciem, niech to będzie próba dialogu. Dialogos to jest transfer prawdy, nie gadanie, nie informowanie się tylko, ale przekazywanie sobie prawdy, która integruje ludzi. A integracja to jest integracja, łaska w tobie, czyli prawda przekazuje ludziom łaskę. To jest też niesamowite. Więc fenomen człowieka,
Na ten temat można spojrzeć jakby dwuaspektowo. Fenomen i człowiek, prawda? Ale tu jest fenomen człowieka, czyli ręce człowieka, oczy człowieka, a tu fenomen człowieka, nie? To jest jedna informacja, za chwilę do tego przejdę, ale człowiek jako fenomen. W języku greckim fenomen oznacza jakby manifestację, zjawisko, ale jeszcze głębiej fenomen wybłyskuje, czyli fenomen ma cechę pewnego splendoru, pewnego blasku. Jan Paweł II mówi o tak zwanym splendorze prawdy, czyli a rzeczywistość jest prawdą, więc ona pragnie wybłysnąć. Prawda pragnie wybłysnąć. I każdy z nas, zwłaszcza niektórzy, mają potrzebę wybłysnąć. Mnie akurat trzeba wypychać na scenę, ale każdy z nas chce wybłysnąć. I to nie jest rzecz zła, to jest rzecz godziwa i zgodna z naturą obrazu. Jeżeli ja jestem obrazem Boga, za chwilę powiem o moim doświadczeniu, to specyfiką obrazu jest to, że on musi być, znaczy musi być, powinien być, to jest powinność obrazu na widoku, po to, żeby go oglądać. Ja też jestem skazany na widok publiczny. I święty Paweł mówi, czy nie wiecie, że jesteście widowiskiem dla ludzi aniołów, że jesteście po prostu jakby skanowani, obserwowani. My się nawzajem obserwujemy. To nie tak, że państwo mnie obserwują, ja państwa też obserwuję. Prawda? I to jest kolejne moje doświadczenie, bo nasze poznanie, przeżywanie, jeżeli jesteśmy rozbudzeni, jest progresywne. My nie możemy, idąc w głąb, bliżej źródła, być coraz bardziej wycofani i tacy anemiczni, bezradni. Coś jest nie tak z naszym potencjałem. Coś umyka, potencjał umyka z nas. Trzeba to, że tak powiem, uszczelnić, sprawdzić, gdzie unika z nas żywotność, wigor duchowy. Więc jesteśmy skazani na ten widok publiczny. I teraz miałem takie doświadczenie jako młody pasjonat malowania obrazów, że malowałem obrazy bez opamiętania i poza obrazem, poza farbami nic nie czułem już. Nawet dochodziło do tego, że w ciemnościach opuszkami palców, nie wiem, czy w neurologii jest coś takiego, czułem kolor. Ale tak się związałem z tą zjawiskowością, że poza tym nic więcej nie czułem, tylko kolor, fenomeny, zjawiska przyjemne, zimne. I wtedy poczułem się zabetonowany. I mówię, i zobaczyłem jakby kres wszelkiej zjawiskowości, granice. Mówię, nie, no to ja się tymi nakarmię, to są łupiny, to są po prostu skorupy. Ale malowałem te obrazy i zdarzyło się, że moje obrazy gdzieś tam przesyłałem, one gdzieś ginęły, nie dochodziły na miejsce, ale jeden z obrazów dotarł do mojej siostry kochanej i ona nie potrafiła jakby oszacować tego obrazu. No i go schowała do szafy. I to jedno było z moich doświadczeń najbardziej dla mnie bolesne, upokarzające, że mój obraz jest w szafie. Oczywiście ja ten obraz odebrałem, a później jak go odebrałem, to później była prośba, żeby go oddać. Mówię, nie już, on znalazł swoje miejsce. Także my czujemy się niedowartościowani, jeżeli jesteśmy w ukryciu. Prawda jest jawna i my też musimy być jawni, otwarci, transparentni. I ten fenomen to jest taka kategoria stanu rzeczy. To jest realność też. Fenomen jest realnością. To nie jest fikcja. I specyfiką fenomenu i w ogóle tak zwanej fenomenologii, to jest takiej dziedzinie, która zauważyła pewną prawidłowość, pewną autentyczność w naturze fenomenu i w tym, co się z tym wiąże, to specyfiką fenomenu jest to, że fenomen ma zasady spójności z podłożem. Fenomen nie wybłyska z niczego. On zawsze, tak jak dym, prawda, musi mieć swoje uwarunkowanie, musi być komin czy powiedzmy ognisko. Tak jak cień, to jest fenomen zjawiskowy.
musi być światło. Musi być rzecz, która blokuje. I fenomeny są stylem komunikowania się z prawdą, którą Bóg Ojciec nam zaproponował. Bo my nie dochodzimy do prawdy inaczej, jak tylko za pośrednictwem wybłyskujących zjawisk. To już mamy nawyk tego. Gdziekolwiek się odwrócę, jestem otoczony zjawiskowością kształtu, barwy, dźwięku. Ale to jest, że tak powiem, pół prawdy. Jak zamknę oczy, pojawiają się we mnie fenomeny wewnętrzne, fenomeny psychiczne, uczucia, prawda? Fenomeny rozumu, którym jednym z takich fenomenów jest sąd, jest zdanie logiczne, są wnioski, jest synteza, jest po prostu cała tak zwana wiedza. I przy okazji wiedza też warto się tym dzielić, bo jesteśmy uderzani w podstawy, które nas odcinają od realności. Etymologia jest bardzo ważna w tym. Wiedza. Wiedza, wiedzie. I to warto sobie wziąć do serca, na jaką wiedzę ja się otwieram, na jaką wiedzę się od... To nie jest sprawa neutralna, pójdę gdzie chcę. Nie, pójdę tam, co poznaję. Po prostu pracuję tak jak informacja, informatio. Czyli to jest informacja wrzucona do środka, in, która nas formatuje. I spotykamy się bardzo często, nie? Ktoś coś oferuje. Ja mówię, dziękuję mi to, ale ja tylko powiem, nie? Ja tylko, że tak powiem, wrzucę, a ty się już kłopocz z tym zdaniem. Więc mamy oczy po to, żebyśmy widzieli, mamy uszy po to, żebyśmy słuchali, ale jest ogromna odpowiedzialność, jak słuchamy, na co patrzymy, jak patrzymy. Słowa są strategiczne dla naszego ducha. Ja jestem powołany do tego, żebym oglądał, contemplo contemplare, to znaczy oglądanie, i poprzez ogląd tworzy się w mojej świadomości pogląd, czyli to, co jest po oglądzie, prawda? Ja nie mam oczu po to, żebym podglądał, albo oczu po to, żebym zaglądał. Nie mam uszu po to, żebym podsłuchiwał. Nie mam języka po to, żebym obmawiał, kłamał. Ja jestem po to, żebym mówił prawdę. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, abym dał świadectwo prawdzie. Pytanie, jak ja mogę być świadkiem prawdy, jeżeli ja prawdy nie poznam? A jak ja mogę poznać prawdę, jeżeli brak mi wiary, jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie? Jak ja mogę poznać prawdę, jeżeli ja mam nieczyste serce? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. I tak dalej. To jest cała wiedza egzystencjalna, natomiast sztuki bycia dzieckiem Bożym. Dziecko Boże to nie jest przedmiot wiary, to jest stan faktyczny, natomiast wiara jest potrzebna, żeby się realizować jako dziecko Boże. A namawiałem, no tak, bo ty tak wierzysz. Ja mówię, ja mogę wierzyć w krasnoludki, co krasnoludki będą, albo w sakramenty. To jest stan realny sakramenty, tylko ja ich nie jestem w stanie rozkminić oczami, bo widzę postać chleba na przykład, ale wiara oparta na zasadzie autorytetu, świadka wiarygodnego, bo ja polegam na tak zwanym świadectwie autorytetów, prawda? Edyta Stein, Chrystus jest świadkiem prawdomównym. Jeżeli on mówi, że tam jest jego realna obecność, tylko w takiej postaci, no to nic na to nie poradzę. Mogę to przyjąć albo odrzucić. Ja to przyjmuję, bo to wielokrotnie się sprawdza. Mi naprawdę się to kalkuluje. Później są różnego rodzaju potwierdzenia, cuda tak zwane eucharystyczne przy okazji. Ale proszę zauważyć, że dotykamy już tego tematu fenomen człowieka, czyli tematu fenomen, prawda? Fenomen to jest wybłyśnięcie z realnego podłoża pewnej informacji, sensu. I teraz, że tak powiem, ogarnę całość i powiem tak, co mnie w ogóle uprawnia do tego, żeby w takim stylu mówić, żeby w takim stylu myśleć? Otóż to, że ja siebie nie wykreowałem. Mnie tu nie było. Ja tu po prostu przyszedłem, zastałem określony stan rzeczy i mnie naprawdę nie interesuje, co kto mi mówi,
Tylko mnie interesuje, jak się rzeczy mają. Co jest grane? Nie, skąd to jest? I wtedy zaczynam, że tak powiem, szukać źródeł. I najpewniejsze źródła to są dla mnie Pismo Święte, objawienie i też mam taką propozycję, bo ja jestem człowiekiem wierzącym, ja jestem człowiekiem, nie ukrywam, gorliwym, codziennie chodzę na mszę świętą, odprawiam codziennie medytację, długo, ale ja z jedną rzeczą się mocuję, z tą tak zwaną różnorodnością religii i zauważyłem to przy okazji też fenomenu, że ta prawda, za którą tęsknimy. My nie tęsknimy za religijnością, my tęsknimy za życiem, my tęsknimy za prawdą, a te tak zwane aspekty, czy religijność, czy powiedzmy jakieś inne cywilizacja, to są rzeczy, które nam towarzyszą. W niebie będzie tylko komunia osób i poczucie wolności, poczucie miłości. To się po grecku nazywa perichoreza, czyli współzamieszkanie osób w osobach. W owym dniu mówię, poznacie, że jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, ja was. To jest tajemnica fenomenu człowieka, nie? Tak jakby wyprzedzam. Więc mówiąc jakby ogólnie, żebyśmy wiedzieli, w jaki klimat wejść, jak nasze myślenie, to metanoje, właśnie nus, nasz umysł, przestawić na meta, czyli na wyższy poziom myślenia, do którego jesteśmy powołani wszyscy z natury, to jest przejście na poziom wiary. I posiłkowanie się, ja to wiarę rozumiem jako upgrade poznawczy. Wiara nie jest przeciw rozumowi, tylko wzmaga rozumność. Naszą rozumność usprawnia. I posiłkuję się objawieniem jako źródłem informacji, ale oczyma wiary patrzę i na przykład ten prolog, że na początku był Logos, Logos był u Boga, Bogiem był Logos, wszystko przez nie się stało, bez niego nic się nie stało, co się stało. Czyli ja wiem, że ta cała rzeczywistość pochodzi od Logosu, ale mam tą intuicję metafizyczną, że skutek jest informacją, jest fenomenem, jest śladem tego, który go zostawia. Czyli jeżeli ja jestem dobrze ustawiony, mam skonfigurowane dobrze myślenie, bo to myślenie musi być skonfigurowane tak zwaną prawdą, to ja wtedy dostrzegam, że rzeczywistość jest dla mnie źródłem informacji, przyjaznej informacji, informacji, która mnie wciąga poza kulisy tego, który jest i działa. Nie? I Edyta Stein właśnie no miała tą intuicję i na bazie tej intuicji tworzyła swój, można powiedzieć, taki pogląd, który został nazwany, on był wcześniej już, fenomenologia funkcjonowała właśnie Husserla, ale ona jakby wniosła w to nowy aspekt, nowy powiew, tą fenomenologię rozszerzyła na opcję wiary. I Husserl, który był ojcem fenomenologii, tak, upewniam się, miał na biurku Pismo Święte. To był Żyd, tak jak Edyta Stein. Czyli nie wystarczy być Żydem i tak samo nie wystarczy być katolikiem. I on miał Pismo Święte na stole i kiedyś go uczniowie zapytali, mistrzu, no bo go bardzo szanowali, prawda, bo to było inspirujące, co mówił. Czy ty czytasz Pismo Święte? A on mówi nie. A dlaczego? Bo jakbym zaczął czytać, to by się okazało, że muszę to wszystko, swój styl myślenia zmienić. I popatrzmy, jak można się nierzetelnie wkręcić w pewną wiedzę i przy niej obstawać i nie mieć tej dyspozycji, żeby dać się oświecić, bo prawdy nie trzeba szukać. To jest bardzo kluczowe. Prawdy nie trzeba szukać. Naprawdę trzeba się otworzyć. Efata, otwórz się. My się blokujemy i mówię, nie wiedza nas autoryzuje, autoryzuje nas prawda, bo znam osoby, które naprawdę mają tytuły, a mają problemy z otwarciem się na obiektywny stan rzeczy. I wtedy są właśnie utopie, wtedy są iluzje, wtedy są jakieś różnego rodzaju ideologie. I ta metafizyka bardzo nam pomaga jakby ogarnąć tą realność w tych punktach, które są
powszechne, które są prawdziwe. I powiem, też niedawno to odkryłem, są katolickie, dlatego że katolikos z języka greckiego znaczy powszechność. To nie jest właściwość zarezerwowana czy przywłaszczona przez Kościół katolicki. Katolikos znaczy powszechny, więc z natury rzeczy prawda jest katolicka. Ja nie muszę agitować kogoś na wiarę katolicką. Jeżeli ty rzeczywiście jesteś zainteresowany prawdą, to nie ma innej opcji. Będziesz krok po kroku dochodził do pełnej przestrzeni, gdzie ta prawda wybłyskuje, prawda? Bo Kościół jest miejscem wybłysku prawdy. Tak jak może wybłyskiwać, tak ta prawda wybłyskuje, bo my ją często jakby powstrzymujemy. Więc już myślę, że wiemy, jaka jest natura fenomenu. Fenomen wybłyskuje z ukrytej głębi rzeczywistości, bo logos jest rzeczywistością niewidoczną, niewidzialną, a my jesteśmy kompozytum takie złożone ze zdolności postrzegania, czucia, wyczucia, przeczucia, wczucia i w ogóle jeszcze innych, i bytem, który ma zdolność dokonania pewnej właśnie takiego wyjścia poza zjawiskowość. Taki jest umysł ludzki. Ja mówię i ja równocześnie w tej chwili siebie, że tak powiem, obserwuję i Państwa też. I to jest powszechne. Każdy z nas to ma. Tylko chodzi o to, żeby mieć w sobie tą uważność. Na tą nas diabeł, że tak powiem, duch kłamstwa, bierze przez to, że jesteśmy nieuważni. Jesteśmy nieczujni. Ojcowie pustyni całe rozprawy pisali na temat tak zwanej czujności straży serca, to jest nepsis po grecku. To jest specyfika naszej świadomości. Ja śpię, lecz serce me czuwa. Doprowadzi się do tego stanu, że ja mówię, ja pracuję, ale ja czuwam. Ja jestem w Ojcu, ja nie jestem sam. Ojciec jest we mnie. Słów, które do was mówię, nie wypowiadam od siebie. To jest po prostu, mamy taką przestrzeń, że naprawdę to jest zdumienie, do czego jesteśmy, kim jesteśmy i do czego jesteśmy zaproszeni. I ten fenomen gwarantuje nam. To jest jedna jakby z niezbywalnych cech fenomenu, stanu rzeczy, fenomenu, że pomiędzy fenomenem, tym, co wybłyskuje, co nam się jawi, prawda, jest spójność z podłożem. Jeżeli na przykład kłamca kłamie, on nie jest w stanie, że tak powiem, zaprzeczyć temu, że jest kłamcą, bo sam jego przekaz już mówi mi prawdę o tym człowieku. Jeżeli człowiek komunikuje coś, werbalizuje, prawda, bo ja werbalizuję myślenie, ja myślę, a moje myślenie wynika z percepcji, z postrzegania, to ja werbalizuję stan mojego umysłu i dzielę się z Państwem, w ten sposób siebie komunikuję, siebie daję, prawda? Na tym polega komunia osób i dzielę się sobą, dzielę się prawdą. Ja nie przywłaszczam siebie dla siebie. I nie chodzi o to, żebym ja brylował, tylko żeby prawda błyszczała. I tak naprawdę tylko prawda może błyszczeć. Ja mogę tylko ściemniać. Taka jest natura rzeczy. I zanim my się staniemy lampą i zanim staniemy się światłem świata, witrażem, ikoną, to jest jeszcze trochę pracy, ale ważne, żeby mieć świadomość, jak pracować. No to wiemy, że fenomen mówi prawdę i taki obraz jeszcze dla utwierdzenia, jeżeli na przykład idzie myśliwy, który ma pasję tropienia, to on po śladach rozpozna, kto przechodził, kiedy mniej więcej. Byli tacy traperzy. To był taki instynkt, po prostu ci ludzie byli blisko natury, bo jak człowiek jest blisko natury, jest blisko prawdy. Oni jakby mieli w sobie aktywne takie potencjały, które w nas zanikają. My pewnych częstotliwości nie słyszymy. My pewnych fal też nie widzimy. Także no przyjmijmy to ograniczenie i też nasze poznanie jest
przyjmijmy to jako pewnik, jako założenie. Nasze poznanie jest aspektowe. Czyli ja widzę stan rzeczy tylko z pewnej perspektywy. Na przykład nie widzę tego w tej chwili, co mam z tyłu. Prawda? Albo nie widzę tego, co jest za ścianą. Więc przyjmijmy to z pokorą, że nasze poznanie jest oparte na postrzeganiu, doświadczeniu, wrażeniu, wyobrażeniu, później właśnie na tej całym takim dyskursie myślowym i zmierza do wiedzy. Ale na szczęście to nie jest jakby finalny stan kondycji poznawczej człowieku. Mówię wciąż o fenomenach, ale to jest po prostu spektrum nie do ogarnięcia, kategorie fenomenów, mechanika fenomenu, co fenomen nam oferuje, prawda? Na przykład sakramenty, definicja, są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. Czyli, a znak to jest fenomen, to jest pewnego rodzaju manifestacja zjawiskowa i ona nas informuje, że nie tak szybko, popatrz na to, tam jest misterium. I nie właśnie nie tylko się kończy nasze poznanie na wnioskowaniu, na tym dyskursie, na myśleniu, na wiedzy. Edyta Stein, nawet już jako osoba niewierząca, odkryła w człowieku taką niesamowitą zdolność jak wczucie. To jest kategoria poznania, tylko jakby szerszego. Poznajemy nie tylko oczyma, poznajemy smakowaniem, prawda? Bo jeżeli ja patrzę na jabłko, a go nie zasmakuję, to ja właściwie nie znam całej prawdy o jabłku. Więc ona była tą osobą, która wszystkie pory poznawcze otworzyła na konfrontację z prawdą i dobrze na tym wyszła. No została, że tak powiem, odrzucona przez swój naród, ale myślę, że to jest misterium właśnie fidei, tego misterium wiary, tak, ale misterium iniquitatis, to się mówi misterium nieprawości. Po prostu nie powinniśmy się też, jeżeli chcemy dojść do prawdy, nie możemy emocjonalnie potępiać czyjeś złe zachowania, bo tak jak wspomniałem tam panu Grzegorzowi, jak rozmawialiśmy o krzyżu, że to jest ewidentnie klęska człowieka, ewidentnie krzywda człowieka, ale ten krzyż jest nazwany błogosławioną winą, prawda? Czyli my nie jesteśmy w stanie ocenić, dlatego lepiej jest się nie oburzać, lepiej się jest modlić za tych, którzy złoczynią, niż jakby oburzać się, bo to nam ogranicza czystość widzenia. To jest naprawdę, chociaż ten motyw niech będzie. Nie warto się oburzać, bo moje poznanie na tym traci. A mi chodzi o poznanie. Człowiek jest, ma w sobie, to już tak trochę zahaczam o człowieka z kolei, ma w sobie dwa podstawowe dynamizmy, które go noszą. To jest dynamizm kontemplacji, chcę być bytem wewnętrznym, i dynamizm kreacji. Chcę być bytem, który się dzieli kreatywnie poprzez słowo, poprzez uwielbienie tańcem, poprzez właśnie udostępnianie przestrzeni publicznej rzeczom wartością. To jest ta kreatywność. I to jest w nas i to trzeba za to być Bogu wdzięcznym i to w sobie rozwijać. Więc wracając teraz do, mówiłem o fenomenie, ale to jest naprawdę mikro i nieudolne, ale to myślę, że jest jakby taki sygnał, że jest coś takiego. I warto na tym się zastanowić i jakby źródło, do którego jakby próbuję odnieść, to są myśli Edyty Stein. Ona napisała naprawdę mnóstwo rzeczy, które pomagają nam skonfigurować nasze myślenie w prawdzie. A to jest bardzo ważne, żeby nasze myślenie nie uległo takiej dekalibracji, takiemu rozstrojowi, takiemu po prostu, później żeby było myśleniem mirażowym, życzeniowym, projekcyjnym. Myślenie zasadniczo jest receptywne.
I zaczyna się, jak wspomniałem, od oglądu, prawda? Ja wpadłem na tą ziemię i oglądam tak jak dzieci. Jeżeli nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Prawdy. Co jest właściwością dziecka? To, że ono rośnie na pewno, to, że ono stara się być posłuszne i jest jakby zależne od rodziców, ale zadziwienie, po prostu zadziwienie, a co to jest, nie? A skąd to jest? I umiejętne stawianie pytań człowieka naprowadza na prawdę. I tu właśnie zaczyna się w ogóle następny cały rozdział dialogowania z fenomenami. Dialog, dialogos, bo ja wiem, że przez fenomeny przychodzi do mnie prawda, przez fenomeny. Dobra, może do tego wrócę, bo mówię, ciężko to ogarnąć, jakby w jednym takim rzucie. Przejdę do człowieka. Człowiek to jest... To my jesteśmy, wszyscy, więc to dotyczy nas wszystkich. Jak się uporać z tajemnicą człowieka? Człowiek jest bytem przygodnym i to stwierdzamy jakby doświadczalnie, bo nasza pamięć sięga do jakiegoś momentu dzieciństwa, prawda? Ja nie jestem taki sam, jak mi mówi moja pamięć czy zdjęcia, ja naprawdę się zmieniam i każdy z nas, ale przychodzi taki moment, że urywa nam się film. I dopiero tymi informatorami naszej tożsamości, naszego pochodzenia są rodzice. I mówią rodzice, że no, ty jesteś naszym dzieckiem. Czyli człowiek pochodzi od rodziców, prawda? Czyli rodzice są przyczyną człowieka i człowiek jest dowodem na istnienie rodziców. I teraz możemy zrobić taką parabolę, taką analogię, właśnie meta-poznanie. To analogicznie dzieje się w stosunku do Boga. Jeżeli jestem bytem przygodnym i czuję, że nie jestem sam siebie, nie wiem jak Państwo, ale ja tu czuję bardzo żywo, że ja sam siebie nie wykreowałem. Ja czuję, że ja sam w sobie nie znajduję ostatecznej racji istnienia. Ja tu czuję dogłębnie i pytam się, skąd ja jestem, kim ja jestem, nie? I tą odpowiedź, tak jak rodziców się pytam i oni mówią mi, no słuchaj, myśmy cię, że tak powiem, powołali do życia, nie? Ale mi mówi moja świadomość, moje ja, osobowe ja jestem osobą, ja mam ciało, ja nie jestem ciałem, ja mam duszę, ja nie jestem duszą, ja jestem osobą. I wchodzimy w następny temat, kim jest osoba. I ja wtedy czuję, że ja nie jestem cały ciałem. Ja mam ciało, ciało jest mi potrzebne, ciało, ja jestem wręcz wcielony, wcieloną osobą, ucieleśnioną, prawda? I odpowiedź, na ile mogę to pojąć, znajduję w Piśmie Świętym na temat człowieka, że stwórzmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. I jest taki moment, na który warto zwrócić uwagę, że Bóg stwarzał byty, czyli tą arenę, na której człowiek ma wybłysnąć, bo człowiek jest światłością świata. Czyli stwarzał nam scenę, prawda? No a teraz wybłyśnij. To mówił Bóg, jak stwarzał i widział, że było dobre. I widział, że było dobre, ale jak stworzył człowieka, to powiedział i widział, że było to stworzenie bardzo dobre. I jest taki moment w księdze Pisma Rodzaju, że Bóg ulepił człowieka z gliny, to jest ziemia, Adam z hebrajskiego, czyli ten element cielesności, prawda, i tchnął w niego ducha. Wszystko stworzył słowem, jak artysta, a człowieka tchnął. I tchnienie oznacza danie coś siebie, bo Bóg cały jest duchem. I to jest tchnął w nas osobowy ja. Ja jestem tchniony od Ojca, każdy z nas. To jest właśnie to misterium osobowe, które w sobie nosimy. Święty Paweł mówi to tak obrazowo. Jesteśmy
ten skarb nosimy w glinianych naczyniach. To jest analogia do stworzenia i do tajemnicy osoby ludzkiej. Drugie, że tak powiem, światło, no to czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży was mieszka? Następna informacja, tego co w człowieku nikt nie zna, tylko Duch, który jest w człowieku, a tego co Boże nie zna nikt, tylko Bóg i ten, komu Bóg chce objawić. To są perspektywy naszego poznania. I może się skupmy trochę na tym poznaniu, które nam odsłoni naszą tożsamość, bo każdy z nas, przynajmniej ja to czuję dogłębnie, żywo jestem zainteresowany rozpoznaniem samego siebie, takim po prostu dotknięciem, spenetrowaniem, wręcz z taką lokalizacją własnej struktury, własnej dynamiki. I jestem zainteresowany żywo tym, żeby, i mam tego świadomo, że nie wszystko, co jest we mnie, jest moje. Są rzeczy we mnie wrażone, z którymi walczę. Jak mówi święty Paweł, że chcę tego, a robię co innego. I o co chodzi? Kto to robi? Ja to robię, czy coś mnie, że tak powiem, pcha? Więc właściwy obraz człowieka jest fundamentem wolności, a za wolnością każdy tęskni. I to jest, samo poznanie jest, można powiedzieć, pierwszym stopniem samoposiadania. A po co ja mam siebie posiadać? No tylko po to, żeby siebie dać. Tak jak Bóg. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I znaczy, dom, salon Edyty Stein jest otwarty na prawdę, nie na różnorodność takich czy owakich systemów, tylko na prawdę. I gdziekolwiek jest prawda, to znajduje w tym miejscu jakby swoją rację. I proszę się nie dziwić, że ja mówiąc o tym, niby w takim miejscu, bo tu jest eksponowany ten moment szukania prawdy, jakby cały czas przechodzę do przestrzeni wiary, do aspektu wiary, bo Edyta Stein, kulminacją jej poznania jest tak zwana filozofia perennis, o której ona też mówi. Bardzo pięknie o tym pisze pani Anna Grzegorczyk, bo ja szukałem, prawda, etymologii tego słowa. To jest taka filozofia wieczna i to jest taka zdolność, ona wyłapywała tą dynamikę rzeczywistości, że we wszystkich systemach, we wszystkich epokach ludzie jakby byli zgodni, przynajmniej intuicyjnie, że są pewne momenty w tym realu, które są wspólne i powszechne, czyli katolickie. Katolicki jest wcześniejszy niż Kościół katolicki, po prostu prawda jest katolicka. Ale jest to progresja zbiorowa, poznawcza i to poznanie w przestrzeni dziejów ludzkości, ono dochodziło do pewnego takiej progresji, kulminacji. I tak jak ja to widzę, to po prostu dla mnie ta fenomenologia i ta filozofia właśnie jakby wieczna, czyli taka ponaddziejowa, ponadkulturowa. I to jest odkrycie czegoś, pewnego stanu rzeczywistości, który może nas jednoczyć, wszystkich. To jest jakby szansa dla nas, żebyśmy poprzez rozpoznanie prawidłowej rzeczywistości naszym racjo mogli powrócić do jedności ze sobą. Chodzi o jedność. Jesteśmy dziećmi jednego Ojca i Pismo mówi tak, Bóg pojednał świat ze sobą i zlecił nam posługę jednania. Czy poprzez słowo, czy poprzez obraz, czy poprzez czyny, czy poprzez oprowadzanie, to jest diakonia zjednoczenia, czyli integracji, że my możemy być medium łaski. Dezintegracja jest właśnie działaniem bez łaski, nie?
I integracja to jest zupełnie co innego niż ta integracja współcześnie propagowana, która unifikuje, globalizuje i odziera z tożsamości. Dziękuję za taką integrację. I to jest kłamstwo, bo etymologia woła, co jest czym. Teraz nawet etymologię chcą poprzekręcać w mediach. Kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna, rodzaj to rodzaj, gatunek to gatunek. I po prostu nie dajmy sobie zrobić wody z myślenia. I myślę tak perspektywicznie, się dzielę i proszę też jakby o modlitwę, żeby stworzyć coś takiego jak dialogos, to jest diakonia myślenia w prawdzie dla integracji. Bo są różne diakonie, ale żeby ktoś w sposób metodyczny, usystematyzowany, odpowiedzialny wziął się za pomoc w uformowaniu myślenia, tak jak to Edyta Stein zrobiła, no, z daru Bożego, prawda, ale żeby to upowszechnić, żeby powstała wręcz taka szkoła. To jest rzecz naprawdę piękna. I teraz następny temat. To jest temat po prostu otwarty. Tego się nie da zamknąć. To jest temat otwarty, to są tylko takie jakby punkty, gdzie iść. Co miejsce, to jest rzeka prawdy. Ja po prostu sam się przykręcam, żeby z jednej strony widzieć to holistycznie, całościowo, ale żeby iść coraz bardziej w głąb. Ja wiem, że tu nie będzie końca. Dopiero poznamy tak wtedy, prawda, na pod koniec naszego życia, poznamy tak, jak zostaliśmy poznani. Poznamy tak, teraz widzę po części, tak jakby w zwierciadle. Właśnie, teraz widzę po części, tak jakby w zwierciadle, co jest z fenomenu. Fenomen to jest odbicie ukrytej rzeczywistości. A wtedy poznam twarzą w twarz. I każdy z nas pragnie tego momentu. I to jest właśnie ta wieczna kontemplacja, ale kulminacją tego wszystkiego jest jeszcze mistyczne wczucie, które, jak Edyta Stein mówi w pracy doktorskiej, na tych dwóch ostatnich stronach swojej pracy, mówi w ten sposób, że ona wyczuwa, ją intryguje na przykład zagadnienie komunikowania się. My rozmawiamy i jesteśmy w komunikacji w tej chwili, bo państwo słyszą moje słowa. Prawda? I teraz, żebym ja mógł dialogować, muszę z drugiej strony słyszeć. Ale ona mówi, że ona wyczuwa, że duch ludzki, osoba ludzka ma zdolność komunikowania się z myśli do myśli, bo jest osobą, jest duchem. Tu nie ma barier, tu nie ma potrzeby przybierania tego w myśl nawet. To się po prostu chwyta, tak jak aniołowie chwytają jednym chwytem poznawczym, mają cały ogląd. My do tego dążymy i wzrastamy. Byli święci, którzy nawet będąc gdzieś w innym miejscu mówili, no słuchaj, ale ty żeś zrobił to i to, nie? Jak ojciec Pio. To nie są wymysły, to są fakty. I ona mówi właśnie o tej zdolności poznania, ale na tyle jest pokorna, mówi, że to jest tak zwane obcowanie świętych i mówi, że ja jako osoba niewierząca nie czuję się uprawniona, żeby ten temat dalej kontynuować. Ale dobrze byłoby, żeby się znalazł ktoś, kto ten temat pociągnie dalej właśnie w sferze tak zwanej świadomości religijnej. Bo to jest pewien poziom rzeczywistości. Religijność, kultura, nauka. To są... Ta rzeczywistość jest wielopoziomowa, ale sposób dojścia do niej zawsze ten sam, poprzez fenomeny. Nauka jest możliwa dlatego, że są tak zwane fenomeny fizyczne, zjawiska, prawda? I naukowiec nawet chełpi się, że jest niewierzący, a dochodzi do stanu rzeczy. No tak, tylko jakby to jest przejaw niewdzięczności moim zdaniem, bo korzysta z czegoś, a nie potrafi tego odnieść do tego, który tam ten sens i tą uzdolnia. Przez to, że
rzeczywistość jest sensowna, jest przewidywalna, czyli można prowadzić doświadczenia, można prognozować i można tworzyć w ogóle technologię. Dlatego, że to wszystko na logosie jest oparte. Komputer, jak jest zbudowany, to jest po prostu podpatrzona funkcja naszego mózgu. No to, za to należy dziękować, natomiast modlić się za to, żeby ludzie, korzystając z tego wszystkiego, byli wdzięczni temu, komu się to należy. I teraz tak, jeszcze taka myśl mi przyszła, mówię, no bo ja jestem tak jak każdy z nas, no, ograniczony w swoim jednorazowym poznaniu, tylko to jest pewien jakby taki dyskurs, idziemy trop za tropem, staramy się trzymać ten wątek logiczny, ale przy tej okazji się to rozgałęzia jeszcze bardzo, bardzo, bardzo na mnóstwo ścieżek. I teraz z tym człowiekiem jeszcze właśnie, z tą perspektywą, przepraszam, jeszcze z tym poznaniem, z tym wczuciem, o którym Edyta Stein mówi. I to nasze poznanie, to też się dzielę w formie takiej jakby informacji, żeby znać siebie, ono ma określoną strukturę, określoną kolejność. Ono się zawsze zaczyna od postrzegania. Ja pierw coś postrzegam, ja coś widzę, ja coś słyszę, ja coś czuję. To jest spostrzeżenie wewnętrzne, prawda? Widzę wyobrażenia i z tego dochodzę do rozumowania. I to rozumowanie ma też swoje granice, dlatego że nasze rozumowanie bazuje na wyobrażeniach, a w wyobrażeniach jest tak zwany sens, który jest abstrahowany, wydobywany z wyobrażenia i później mamy wiedzę. I wtedy dużą pomocą jest tak zwana intuicja metafizyczna albo wrażliwość artystyczna, czy tak zwana intuicja kobieca. To też właśnie niektóre osoby mają to rozwinięte. Ale jedną zdolnością, o której szczególnie mówi Edyta Stein i robi z tego pewną kategorię wiedzy, pewną kategorię metody poznawczej, to jest właśnie to wczucie. I ono mówi, że ono jest cechą właściwą tylko dla bytów osobowych, dlatego że to wczucie działa na tej zasadzie, że ja po zachowaniu osób, po minie, po wzroku, po spojrzeniach i po wielu, wielu innych takich tak zwanych fenomenach wyrazu mogę rozpoznać stan wewnętrzny człowieka. Nawet psychologia jest chyba taka, która na tym bazuje, na zachowaniu zewnętrznym i dochodzi do tej prawdy o kondycji człowieka. Jest też taki dar jak kierownictwo duchowe, rozeznanie duchów. I ono zawsze polega na wczuciu, dlatego wczuciu, bo wczucie to jest moje ja poprzez fenomeny wyrazu wchodzi jakby w tą osobę. I wczuwam się i tak jak mówi święty Paweł, już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. To nie znaczy, że ja straciłem własną tożsamość, własną podmiotowość, tylko następuje poprzez wczucie mistyczne takie zbliżenie osoby do osoby, taka komunia osób, że już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. I zwłaszcza przy dużej przyjaźni, przy dużej miłości matki, dziecka, czy powiedzmy osób, które naprawdę się autentycznie kochają, to czasami bardzo mało potrzeba, żeby te osoby były przy sobie. Nie? To jest bycie osoby przy osobie. To do tego uzdalnia wczucie, komunia osób, współprzebywanie. Więc człowiek jest też fenomenem, bo jest wybłyskiem, jest znakiem obecności Boga. I człowiek potrzebuje fenomenów w samopoznaniu siebie, rozpoznaniu siebie jako pewnej rzeczywistości ukrytej. I teraz tylko tak krótko, bo już no, myślę, że długo tak krążę, tak bardzo krótko na taki ślad naprowadzę. Jak rozpoznać siebie? No można rozpoznać siebie rozmawiając, obserwując siebie, czytając książki,
Ale powiem szczerze, że mnie to nie satysfakcjonuje. Jeszcze jak zobaczę multum tak zwanych koncepcji antropologicznych, a psychologia w ogóle nie... Są różne psychologie. To już nie jest nauka o duszy. To jest często nauka o fenomenach psychicznych i jakby wykorzystywaniu tych fenomenów do manipulacji człowiekiem. Więc to już nie mówię o takiej psychologii czy o takiej filozofii, która już nie jest miłością mądrości, ale po prostu przemądrzaniem się, jakąś projekcją, jakimś takim nierzeczywistym stanem umysłu. I jest taki sposób, właśnie taka metoda, to też warto wiedzieć, też to sobie, że tak powiem, odkrywam, że metoda to jest meta, czyli ponad coś, i chodos, droga. Czyli metoda to jest pewien sposób dojścia do czegoś. Ale taki dosyć meta, nie? Nie to, że tak z buta w to wchodzę, tylko muszę przestawić swój umysł. Muszę po prostu trochę inaczej patrzeć na stan rzeczy. Właśnie z góry oświecony ma być umysł prawdą, mądrością. Trzeba się modlić o światło w rozumowaniu. I sama rzeczywistość zauważyłem, bo lubię czytać, ale czasami zostawiam to czytanie i widzę, że kontakt z rzeczywistością daje mi więcej poznania niż książki. I to jest duża frajda. I ja też jestem rzeczywistością. Nie jestem urojony. Jestem koroną rzeczywistości, tak jak każdy z nas. To też jest informacja o tak zwanym fenomenie człowieka. Bóg mówi, jesteś piękną koroną w moich rękach. A to do Izraela, ale to każdy z nas. A korona, co to jest korona? Symbol władania, prawda? Mamy czynić sobie ziemię poddaną, ale to jest też symbol nobilitacji. Ja jestem ukoronowaniem i wszystko, co jest, ma sens tylko dlatego, że ja jestem. Jeżeli ja odwracam się od Boga, to niestety nie tylko siebie przekreślam, ale ja przekreślam rację bytu całego stworzenia, bo to dla mnie jest zrobione, nie? I jest ta metoda właśnie bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, począwszy od samego siebie. Bo proszę zauważyć, że my jesteśmy w kontakcie z realem jakby dwubiegunowo. W tej chwili jestem w kontakcie z państwem, z rzeczywistością, która mnie otacza, z tak zwaną kulturą, prawda, czy z naturą. Ale równocześnie w tym samym momencie jesteśmy w Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. I to nie jest jakby nieaktywna obecność. Po prostu to jest nie do pomyślenia, żeby Bóg, który jest samym dynamizmem, nie działał na nas tu i teraz. To jest aktywność dynamiczna. Chrystus mówi to w ten sposób, bo to mówi językiem obrazowym, że Ojciec mój działasz do tej chwili i ja działam. I ta zdolność podpięcia się pod aktywność Ojca człowieka nobilituje i człowieka, że tak powiem, doprowadza do dojrzałości w człowieczeństwie. I ta metoda jest bardzo ważna, jak dojść do samorozpoznania. To proszę zauważyć, tak jak mówię, fenomeny nigdy nie kłamią. Jak ja mówię, jak ja buduję zdania, to mnie właśnie też intryguje. Jak ja się przedstawiam? Mówię, ja jestem Edwin, prawda? Ja jestem mężczyzną. Ja jestem, powiedzmy, artystą, jeżeli się za takiego uważam. Ja jestem lekarzem, czyli ja jestem i później orzeczenie, dopełnienie kim jeszcze, prawda? Dopełnienie. Ale wciąż, albo ja mam samochód, ja mam psa, ja mam żonę, ja mam ciało, czyli ja coś dzierżę, ale ciągle obsesyjne ja. I nie ma się co oburzać. To nie jest egocentryzm. To jest
Ja jako byt krzyczę całym sobą, że ja jestem osobą i coś z tym warto zrobić. Ja jestem księgą, ja jestem bramą, ja jestem drogą, ja. To mi mówi Chrystus, autorytet i pełnia człowieczeństwa. On jest kluczem człowieka, on jest informatorem o tożsamości człowieka, prawda? I teraz, jak to jest? Ja mówię poprzez werbalizowanie, prawda? Czyli tworzę fenomeny wyrazu. Ja piszę poprzez kaligrafię. Ja maluję poprzez obrazy. I co się dzieje? Ja siebie manifestuję. Ja siebie wyrażam. Nawet, powiedzmy, postarałem się ubrać w miarę elegancko, nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale specjalnie się zobaczyłem z szacunku, prawda? Ale ja chcę dobrze wypaść. Nie wiem, no, czy mi się uda. A to nie jest naganne, bo ja powinienem dobrze wypaść. Tak jak mi córka kiedyś powiedziała, żeśmy szli na spotkanie, taka miała 5 lat, mówi, tatuś, ty się tylko zachowuj. Bo ona miała tą potrzebę takiego poczucia godności, prawda? Nie chcę, żeby się kompromitował tatuś, bo jej będzie przykro. Więc to nie jest naganne, tylko trzeba umieć z tego korzystać. I teraz idźmy dalej. Ja jestem człowiekiem. I ja dobrze wiem, że to każdy z nas to nosi w sobie. Ja jestem człowiekiem. I proszę zauważyć, że Bóg stworzył byty po to, aby były i nie ma w nich śmiercionośnego jadu. Czyli byt nie ulega destrukcji, zwłaszcza taki byt jak człowiek. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swojej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. No i jestem w rozterce, bo człowiek umiera. No jestem świadkiem tego. Moi rodzice, widziałem, umarli. Moi bliżsi, no też mam w świadomości to odchodzenie, prawda? Umiera człowiek, nawet mówi, zabiłeś człowieka. I to jest fakt, z którym nie dyskutuję, tylko on mnie wprowadza w zdumienie. Bo Bóg śmierci nie uczynił. I jeżeli ktoś mówi, że jest naturalna śmierć, to mówi jakąś nieprawdę, bo byty tego świata nie mają w sobie zaczynu śmiercionośnego. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył też człowieka i ta rzeczywistość ma jemu ku temu pomagać. A śmierć jest faktem, prawda? Czyli zaczyna się. Ja umieram, znaczy jako człowiek umieram, prawda? I powiem spontanicznie, jakby ogólnie, że no przyjdzie taki moment, że ja będę umierał. Ale równocześnie czuję, że ja, to jest niemożliwe, żebym ja umarł. Mnie nie było, ja jestem i ja czuję całym sobą, że ja nigdy istnieć nie przestanę. Zgadzam się z tym, że ciało moje stracę na pewien moment, ale żyję nadzieją, że je odzyskam na powrót, nie? I teraz wyodrębnia się to tak zwane ja osobowe od tego zewnętrznego. Ja mam ciało, ja nie jestem ciałem. Następnie od tak zwanych funkcji życiowych. Ja oddycham, ja myślę, ja czuję, ja pragnę, ale ja nie jestem myślą. Ja nie jestem pragnieniem, ja to mam, ja to noszę w sobie. I ktoś z doświadczenia się też podzielę, z przeżyciem mojego znajomego, który uległ śmierci klinicznej, bo się też jakby pytałem o to. I mówi, że jak leżał na stole operacyjnym jako 15-letni chłopak, mówi, że słyszy o nim wypowiedzi, no że koniec, odchodzi, nie, w pewnym momencie unosi się. I zrelacjonował mi, że on widział, słyszał, powtórzył lekarzom, byli zdumieni, co oni o nim mówią, nie? Nie żyje. I wtedy sobie uświadomiłem, że zdolność widzenia, zdolność słyszenia, później, no dobra, i wszedł w ten tunel, tak jak to bywa, i na końcu tunelu zobaczył światło i czuł, że to światło jest osobowe i że to osobowe światło go z wielką miłością pociąga z myśli do myśli i mówi, chodź do mnie. On powiedział, nie, jestem taki młody. A to światło mu wtedy powiedziało, dobrze,
wracaj, ale i tak nie znajdziesz tego, czego szukasz. Nie? I czytając różne myśli właśnie jakby dotyczące obrazu, struktury osoby ludzkiej, zauważyłem w wielu miejscach u świętej Teresy Wielkiej i u Edyty Stein, że zdolność widzenia nie można przypisać oczom, zdolność słyszenia uszom. To są tylko media, to są tylko, że tak powiem, te sensory, za pomocą których ja widzę, ja słyszę, ja myślę. Mózg jest moim instrumentem, który umożliwia mi przeróbkę informacji, prawda? Wobec tego wyraźnie wyodrębnia się we mnie, jako tym człowieku, podmiot. Ja jestem, ja myślę. I teraz zaczyna się cała przygoda. I sobie taką, powiem szczerze, opracowałem metodę kontemplacji, z którą może kiedyś się podzielę, że przechodzę w ten sposób, to jest tak zwane, ponieważ osoba z definicji to jest byt osobny, czyli odrębny, do niczego nie powinniśmy się przyklejać, bo nic nam nie da satysfakcji. Osoba może być tylko w komunii z osobą, prawda? A co z bytem Bożym, osobowym, trójosobowym. Do tego jest człowiek stworzony i komunia osób ludzkich z osobami ludzkimi jest tylko sensowna, jest tylko satysfakcjonująca w pełni, jeżeli jest komunią w Bogu. Bo tak człowiek został ukonstytuowany i po prostu nic na to nie poradzę. Mogę to przyjąć, ale mogę to odrzucić. Nie, ja to przyjmuję z wielką wdzięcznością. I zauważam swoją właśnie odrębność i odrębność od myśli. I teraz, jak tak zamknę oczy, prawda, to wciąż czuję swoją obecność i tą obecność cały czas noszę za sobą. To jest jakby, ta metoda jest bramą w ogóle dojścia do prawdy, bo w Boga wierzę. Jest taki moment, że od wiary przechodzi się do kontemplacji, do doświadczenia Boga, ale zasadniczo jak startuję z pułapu dziecka, to pierw oglądam sprawę, że tak powiem, przemyślę, szukam wiedzy i tak dalej. I dopiero dochodzę do tego poziomu wiary, takiej czy owakiej, bo to za wiarę też trzeba wziąć odpowiedzialność, żeby wiara była rzeczywistym odbiciem stanu rzeczy zakulisowego, prawda? Bo to nie są mrzonki. To jest dodatkowa zdolność, która nam oddaje stan rzeczy pozakulisowy, poza który już nie jesteśmy w stanie racjonalnie się przebić, ale to jest sensowne. Nie wszystko, co jest sensowne, jest zrozumiałe, prawda? My więcej widzimy, niż rozumiemy. Więcej rozumiemy, niż jesteśmy w stanie wysłowić. To też to jest taka po prostu mechanika osoby. I teraz ja jestem osobą, ja myślę i tak dalej. I teraz ja zauważam, skąd mam pewność, że ja jestem. Ja to nagminnie, obsesyjnie mam tego świadomość, że jestem. I zauważmy, że to jest coś szczególnego, bo Bóg wypowiada jakby z satysfakcją swoje imię Mojżeszowi. Jahwe, jestem, który jestem, czyli jestem obecnością. I my jako ikony niewidzialnego Boga też mamy w sobie obsesję ja, swojej obecności. I to nie jest, mówię, coś, co nam zagraża, bo nam pożądliwości zagrażają, a nie stan rzeczy, nie struktura naszego bytu. Ja jestem. I teraz skąd ja wiem, że ja jestem? Naprawdę warto się w to wgłębić, bo ja jestem, no bo mam ciało, nie? No patrzę, mam ciało. Jestem, bo się ruszam. O, jeszcze ktoś powie, ja żyję, nie? Bo się ruszam, bo oddycham. To są tylko symptomy, to są tylko fenomeny. A co z ludźmi na przykład sparaliżowanymi w ich stanie świadomości? On się nie rusza. On ma jeszcze na przykład, jeżeli nie widzi, prawda, ciała, no to skąd on ma tą pewność, że on jest? I w ogóle, że jest wartością, a jest wartością od początku do końca. Każdy człowiek jest unikatem.
No bo on, jak jest w tej śpiączce, ma zamknięte oczy, to on czuje. On ma też proces myślenia, prawda? Ale w każdym tym przypadku, jakby rękojmą realności mojego istnienia jest zawsze konfrontacja z fenomenem. Z fenomenem ciała, z fenomenem myśli, myślę, więc jestem. Należy to dobrze zrozumieć, bo to zostało przeinaczone, że to jest jakieś projekcyjne stwarzanie własnego istnienia. Nie, Kartezjusz zauważył ten fenomen i stwierdził, mówi, no tak, ja jestem, bo myślę, zauważam w sobie ten proces myślenia. Jestem, bo czuję, jestem, bo kocham, jestem, bo pragnę, jestem, bo czuję niedosyt, tęsknotę. Czyli cały czas moje ja uświadamia sobie swoją obecność poprzez konfrontację z fenomenem wewnętrznym. I tam Edyta Stein dzieli na różne kategorie. Fenomeny fizyczne, fenomeny psychiczne, duchowe. Kierownicy duchowi też na bazie tak zwanych fenomenów, które są gwarantem jakby prawdziwego prowadzenia, no bo nie da się tego rozbić, nie da się tego przeinaczyć. Można to zakłamywać, opluwać i tak dalej, ale fenomenu nie da się oderwać od podłoża. Także nawet kłamca mówi prawdę o tym, że kłamie. I to właśnie tak patrzeć w głąb. No, w związku z tym jakby ostateczną właśnie tą odpowiedzią na naszą obecność to jest ta świadomość, tymczasową taką odpowiedzią, że ja jestem, bo stwierdzam w sobie tą zjawiskowość całą, prawda? Czyli postrzegam siebie jakby poprzez pryzmat fenomenów, czyli nie wprost. I trzeba to przyjąć z pokorą, tą ograniczoną kondycję poznawczą i ten jakby tą właściwość naszego rozpoznania, no że nie jesteśmy aniołami i że to też jest w tym pewna logika, pewna celowość, sensowność, bo my w ten sposób jesteśmy przy realu, przy rzeczywistości jako strażnicy tej rzeczywistości i jako osoby, które są niejako przytroczone do zjawiskowości, my czujemy tą zjawiskowość i wtedy my jesteśmy, czujemy się za nią, powinniśmy się czuć odpowiedzialni. I właśnie to jest to przykazanie, czyńcie sobie ziemię poddaną. W ten sposób się realizuje i to przywiązanie nas do zjawiskowości jest dla nas zasługujące. Ale równocześnie, ponieważ jesteśmy od Boga, ja wyszedłem od Ojca, tak jak każdy z nas, prawda, w akcie poczęcia, to ja mam też inną opcję wybicia się po zjawiskowość, poza tą kurtynę, tak jak poprzez witraż patrzę, to muszę się nauczyć tej sztuki właśnie metapoznania, wychodzenia poza kształt, poza barwę, poza myśl swoją. I to jest właśnie to, tak sygnalizuje, co nam umożliwia, to jest to mistyczne wczucie, które zainicjowała Edyta Stein, że to jest przed nami. Ta właściwość, żeby wczuć się w to, co rozpoznajemy, żeby w tym partycypować, żeby to przeżywać, bo samo kontemplowanie, czyli samo oglądanie, samo podziwianie nie daje ludzkiemu sercu satysfakcji, bo człowiek chce być w tym, kogo kocha, w tym, kogo poznaje. Po prostu tak został ukształtowany. I musi być jakaś opcja, musi być jakaś metoda. Już tutaj no, mamy komunię świętą, prawda? Ale warto na to zwrócić uwagę, bo my rzeczywiście doświadczamy, znaczy inaczej, to rzeczywiście jest realna obecność Boga niewidzialnego, ale on nie przychodzi po to tylko, żeby go przyjąć w tym momencie, ale żeby wejść w jego obecność, żeby nauczyć się z nim żyć,
żeby ci są dziećmi Bożymi, których prowadzi Duch Święty, czyli Duch Chrystusa. Czy ta współdziałanie, to jest ta perspektywa, do której Edyta Stein mówi. Ona była bardzo rzeczowa, ale na przykład jak mówiła, w ogóle cały traktat, można powiedzieć, napisała na temat pedagoga. Jaki to powinien być człowiek? I mówi, że ona sobie nie wyobraża pedagoga, który nie przyjmuje Pana Jezusa w Eucharystii. No dzisiaj to... A po co? Może być niewierzący. Więc zostało wszystko jakby przeinaczone. Nie można się umawiać, że ja będę taki człowiek, tylko postanowiono, kim ma być człowiek. To są słowa z Pisma. Postanowiono. Czyli w pewnym momencie człowieka zobligowano do stylu bycia, żeby dojść do pełni wybłyśnięcia, prawda? No to tak, w takim bardzo może no, rozdrganym przekazie to byłoby na razie tyle. Jeśli kogoś zawiodłem, to już z góry przepraszam. Ja myślę, że nikt nie wyjdzie stąd zawiedziony i ja serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich Państwa za naprawdę taki tok myślenia, który no, nie pozwolił naszym umysłom się zmęczyć, bo moje myśli rzeczywiście biegły za tym, bo jest to rzeczywiście kwestia naprawdę witalna. Kim ja jestem? Ja tak to widzę, nie? Ale no nie wszyscy tak widzą. I mniej litość, nie? I czasami, jeżeli ktoś się ze mną spotykał i odszedł, mówi, jakaż Hania moja, nie? Mówi, jaka szkoda, że on nie wytrzymał z tobą. Więc ja no, staram się jakby dopasowywać, żeby tą komunikację prowadzić. No i też się rozwijam. Dziękujemy jeszcze raz i myślę, że będą jakieś pytania, ale już poza kamerą. Dziękuję.